Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie wygrała akademickie Mistrzostwa Polski w swoim typie uczelni. Leszczyńska placówka niepokonana jest od wielu lat. Tytuł mistrzowski wywalczyła po raz 9 z rzędu, a odebrała go podczas gali podsumowującej rok akademicki 2014-2015 i inaugurującej nowy. Ta odbyła się w Łodzi z udziałem przedstawicieli wyróżnionych uczelni. To był bardzo ważny rok w naszych działaniach, mówił Marek Rocki, prezes Zarządu Głównego AZS. Powstawały nowe kluby, zdobywaliśmy medale w rywalizacji światowej i krajowej, a dzisiaj na gali nagradzamy tych, którzy zdobywali medale i punkty w rozgrywkach akademickich Mistrzostw Polski. I tutaj mamy dowód tego, jak uczelnie potrafią walczyć o swoją markę, o pozycję w swojej grupie, ale także w całej Polsce, dlatego że bez sportu akademickiego uczelnie nie są tym, czym powinny być. Leszczyńską uczelnię na gali reprezentowali Maciej Pietrzak, rektor PWSZ, Janusz Poła, prorektor do spraw studiów oraz Grzegorz Kapitan, prezes AZS PWSZ. Nie jestem zaskoczony i spodziewałem się, a to dlatego, że wiem, jak znakomicie nasz klub AZS pracuje pod kierunkiem kolegi Grzegorza Kapitana. Cieszę się bardzo, jestem niezwykle dumny i chcę podkreślić, że w naszym wypadku jest to szczególnie ważne, bo prowadzimy studia licencjackie trwające 3 lata, a więc ta praca ze studentem jest nieco krótsza, a mimo to udaje się zachować tą ciągłość i po raz 9 z rzędu jesteśmy wśród państwowych, 36 państwowych wyższych szkół zawodowych, najlepsi w akademickim sporcie. Świetny wynik PWSZ Leszno to oczywiście zasługa studentów oraz trenerów, ale tych wszystkich sukcesów nie byłoby, gdyby nie wsparcie ze strony władz uczelni, podkreślali zgodnie Janusz Poła oraz Marek Rocki. Wspiera nas i myślę, że bez jego pomocy takich sukcesów byśmy nie osiągnęli. Bo warto powiedzieć o tym, że bez władz akademickich, bez ich przychylności, bez dobrego oka, którym oglądają to, co się dzieje na uczelni w zakresie sportu akademickiego, AZS by nie istniał. Także ja w imieniu AZS-u dziękuję rektorowi, dziękuję wszystkim, którzy opiekują się sportowcami i studentami. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych wyprzedziła uczelnie z Tarnowa i Nysy. W klasyfikacji generalnej mistrzostw zajęła wysokie 28 miejsce na ponad 100 sklasyfikowanych placówek. Ranking wygrała Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, która o jeden punkt wyprzedziła wielokrotnego triumfatora mistrzostw, to jest Uniwersytet Warszawski. Miejsce trzecie na podium zajęła Politechnika Gdańska.